Saudio zaprasza do wysłuchania książki Antoniny Kozłowskiej zatytułowanej Kukułka Czyta monika Chrzanowska. W pociągu. Dziecko zapłakało przez sen. Mężczyzna siedzący naprzeciwko podniósł wzrok znad laptopa. Grymas zniecierpliwienia na jego twarzy oznaczał, że nie po to wykupił drogi bilet pierwszej klasy, żeby teraz wysłuchiwać hałasów. Kobieta wzdrygnęła się, wyrwana z drzemki, w jaką wprowadził ją monotonny stukot kół. Za przykurzonym brudnym oknem przedziału przesuwał się jakiś anonimowy, przygnębiający krajobraz. Szare pola przedzielone kępami bezlistnych drzew. Szare niebo, szare chmury. Spojrzała na dziecko. Dziewczynka spała dalej, wierciła się niespokojnie w gondoli odwózka ustawionej na siedzeniu. W przedziale było gorąco. Jej mała, porośnięta ciemnymi włoskami główka była mokra od potu. Kobieta rozpiła guziki sweterka i odchyliła różowy kocyk, którym przykryła małą. Cichutko! wyszeptała w maleńkie, podobne do muszelki ucho. Jeszcze tylko parę godzin. Wytrzymaj, malutka. Kobieta z sąsiedniego siedzenia uśmiechnęła się. Śliczną ma pani córeczkę! zagaiła. Dziękuję. Odpowiedziała tamta i za chwilę zganiła się za to w myślach. Po co się odzywam? Miałam się nie odzywać, miałam milczeć. Czy naprawdę tak trudno jest milczeć przez kilka godzin? Wiedziała, że nie potrafi nie odpowiedzieć. Nie zareagować. Tak ją wychowywano przez długie lata. Miała odpowiadać na powitania i zaczepki, prowadzić uprzejme rozmowy w poczekalniach lekarskich, pociągach i sklepach. Tak robią normalne kobiety. Tylko, że ona od teraz miała nie być normalną kobietą. Jeszcze nie jest za późno, pomyślała. Jeszcze mogę to przekreślić, wymyślić jakieś usprawiedliwienie i wrócić. Wrócić jak gdyby nigdy nic, jakbym wracała z malutką z długiego spaceru, położyć ją do łóżeczka, zdjąć płaszcz i buty, rozpakować walizkę. Rozpłakać się i wygłosić jakąś wzruszającą przemowę wyjaśniającą, dlaczego to zrobiła mi poprosić o prawo do powrotu. Jak jej na imię? Słucham? To najprostsze pytanie przeraziło ją. Podobnych pytań będzie więcej. Każde następne mniej życzliwe, a bardziej wścibskie. Takie kobiety powinny prowadzić przesłuchania. Kobiety w średnim wieku, znudzone brakiem zajęć, są o niebo skuteczniejsze od umieśnionych policjantów, jeśli chodzi o wydobywanie informacji. Jak jej na imię? A siada już? A co je? A nie ma wysypki? A kubki, jakie robi? A po kim te śliczne oczka? A ile waży? A może chciałaby braciszka? Co chciałabyś, maleńka? No to poproś, się, niech się postara. Kasia. Wypaliła najszybciej, jak umiała. Kobieta pokiwała głową. Piękne imię, normalne. <laughs> nie to, co te wszystkie teraz Oliwie, Nikole. A ja mam wnusię, Trzy latka skończy na wiosnę? Przestała słuchać. Odwróciła głowę do okna, za którym nic się nie zmieniło. Przez chwilę ogarnęło ją przerażające wrażenie, że tam niczego nie ma, a przesuwające się widoki to tylko film puszczany na okrągło. Drzewa, pole, droga, chmury i nagranie stukotuków z głośnika. A w rzeczywistości pociąg nigdzie nie jedzie. Stoi w wielkim hangarze lokomotywowni na tyłach dworca zachodniego. Dziecko ponownie zapłakało i tym razem się przebudziło. Mężczyzna naprzeciwko zamknął z trzaskiem laptop i demonstracyjnie wyszedł na korytarz. Sięgnęła do torby po butelkę, wstrząsnęła, wlała krople płynu na nadgarstek, żeby sprawdzić temperaturę. Podniosła dziecko: Możesz wrócić. Jeszcze nie wszystko stracone powróciła natrętna na myśl. Odgoniła ją. Na refleksję przyjdzie czas, kiedy dojadą na miejsce. Teraz najważniejszy był dotyk małej, ciepłej rączki na jej policzku. Część pierwsza Puste gniazdo już po wszystkim, pani Marto. Świadomość wraca powoli. Zawsze najbardziej lubiła te chwile tuż po przebudzeniu, kiedy warstwa snu jeszcze izoluje od świata, od wszystkich problemów, kłótni, rzeczy niezrobionych i do zrobienia na już. Kiedy człowiek przez kilkanaście błogosławionych sekund nie pamięta, gdzie się znajduje, i usiłuje zatrzymać pod powiekami ostatnie kadry z oglądanego przez całą noc filmu. A po chwili rzeczywistość wraca i uderza z pełną mocą. Gwałtownie wskakując na miejsce, tak jak teraz. Łagodne białe światło, które zaintrygowało ją przed chwilą swoim zimnym blaskiem, okazuje się jarzeniówką na suficie. Nie jedną jarzeniówką. Rzędem jarzeniówek przesuwających się nad głową w tempie szybkiego marszu. Niektóre mrugają, inne palą się równo. Głosy, jeszcze kilka sekund wcześniej dobiegające z oddali, jak gdyby z innego pomieszczenia, nagle rozbrzmiewają tuż przy uchu. Pani Marto, proszę się obudzić, równo oddychać. Proszę się obudzić już po wszystkim. Poderwała się, żeby usiąść. Co pani wyprawia? Proszę leżeć. Nie wstajemy jeszcze za trzy godziny, pani wstanie. Na razie leżymy. Wózek zatrzymuje się raptownie, otwierają się jakieś drzwi, zakręt i dwie postaci w bieli przekładają ją z wózka na łóżko. Chłodna, sztywna pościel pachnie, jak wszystko tutaj mokrą ligniną i lizolem. Po jednej stronie ściana białe kafelki sięgają aż do sufitu, po drugiej coś piszczy miarowo pip, pip, pip nie daje zasnąć. Mimo to rzeczywistość znowu odpływa, zastąpiona jakimiś obrazami, które nie mają nic wspólnego z tym chłodnym, białym, rozświetlonym miejscem. Naprawdę obudziła się dopiero cztery godziny później, i tym razem nie było przytłumionych głosów. Rzeczywistość już była na miejscu. Czekała, aż Marta otworzy oczy, żeby zaprezentować się w pełni wszystkim jej zmysłom. Popołudniowa szpitalna cisza po planowanych zabiegach i po wyjściu lekarzy oraz studentów, a przed mierzeniem temperatury i lurowatą herbatą na kolację. Pielęgniarki w dyżurce oglądają złoto polskich. Chore kobiety snują się po korytarzu w szlafrokach. Irytującego piszczenia nie słychać. Marta domyśla się, że monitor zabrano z sali albo ściszono. Godziny odwiedzin. Przy łóżku obok na stołeczku siedzi kobieta około pięćdziesiątki i szepcze coś do młodszej, opartej o poduszki. Garb pod kołdrą zdradza wielki, ciążowy brzuch. Młodsza kobieta nagle zerka na Martę ożywia się. Mamo, pani się obudziła. Aż podskakuje, jakby nadal była dzieckiem, znudzoną pięciolatką, która leży w łóżku z anginą i niecierpliwie wyczekuje jakiejkolwiek atrakcji. Ma ciemne, kręcone włosy, przetłuszczone, jakby nie myła ich od wielu dni. Starsza kobieta wstaje, słysząc stukot kroków na korytarzu. Wchodzi pielęgniarka. Nareszcie się pani obudziła, pani Marto, mówi. Już po wszystkim. Proszę nie płakać. Już naprawdę po wszystkim. Teraz już rzeczywiście, nieodwołalnie i naprawdę jest po wszystkim. Pielęgniarka ma rację, choć oczywiście nie wie, co myśli Marta. Z punktu widzenia medycyny to raczej początek niż koniec. Za to z punktu widzenia Marty leżącej na szpitalnym łóżku to koniec. W sali pojawia się jakiś lekarz, którego Marta nigdy przedtem nie widziała. Młody, z wąsami, w grubych niemodnych okularach i z rozbrajającym uśmiechem, jednak ona nie potrafi się zmusić, żeby go odwzajemnić. Poddaje się badaniom. Odpowiada na pytania automatycznie, monotonnym, cichym głosem. Przechodzi jakoś przez upokarzający moment, kiedy pacjentka obok proszona jest o odwrócenie wzroku, a lekarz uważnie obserwuje zakrwawiony podkład, który pielęgniarka przed chwilą wymieniła na czysty. Lekarz wychodzi, dając pozwolenie na wypicie kilku łyków wody. Marta rzuca się łapczywie na plastikowy kubek z automatu podany przez siostrę. Kilka kropel nie gasi pragnienia, a dopiero uświadamia, jak. Bardzo mimo kropówek chciało jej się pić. Ale na razie nie dostanie więcej. Dopiero na kolację kubek herbaty. Na razie wolno jej wstać do łazienki, więc wstaje. Przed jej oczami tańczą przez moment jaskrawe fioletowe światła, ale po chwili wszystko się uspokaja. Powoli jak staruszka, trzymając się poręczy łóżka i ścian, Marta idzie do toalety. Jej boleśnie pusty brzuch zwisa pod niepotrzebną już ciążową koszulą w biedronki, która miała być zabawna, a teraz jest tylko ohydna i nie na miejscu. Cały czas Marcie towarzyszy niewypowiedziana na wszelki wypadek nadzieja, że kiedy wróci do sali po tym niewiarygodnie trudnym przedsięwzięciu, jakim jest wyprawa do Łazienki, na stołku przy jej łóżku będzie czekał Filip, ale nie czeka. Zadzwonił kilka godzin później, już po wieczornym kubku herbaty, że przeprasza, ale nie zdążył z pracy, że gdyby jutro czegoś pilnie potrzebowała, niech zadzwoni do jego mamy, bo on ma bardzo wypełniony dzień i nie wie, czy da radę. Marta zasnęła, wpatrując się w zgaszone jarzeniówki. Czekała z niecierpliwością na te kilka chwil następnego dnia rano, kiedy po przebudzeniu, przez moment nie będzie wiedziała, kim jest i co się właściwie wydarzyło. Obudziła się na szpitalnym łóżku w środku nocy, obok pochrapującej ciężarnej z łóżka obok, i przez błogosławioną chwilę nie wiedziała, gdzie jest. Sięgnęła odruchowo na drugą stronę łóżka, spodziewając się znaleźć tam Filipa. Już miała powiedzieć mu jak tysiąc razy wcześniej, że chrapie, ale drugiej strony łóżka nie było. Zamiast niej była metalowa barierka, podniesiona nie wiadomo czemu i szpitalna spartańska szafka a na niej kubek z resztką wczorajszej herbaty, tak słabej, że nie zostawiła nawet ciemnej obwódki osadu wewnątrz naczynia. Marta czekała na wypis ze szpitala ciężarna obok, skazana na dalsze dwa czy trzy miesiące leżenia, obserwowała ją z mieszanką współczucia i zazdrości w oczach. Nie mogła się uwolnić od myśli, że oddałaby wiele za możliwość wstania i wyjścia choć na chwilę. Marta spakowała do podróżnej torby kilka kosmetyków i bieliznę na zmianę, kubek i sztućce, rozpoczętą książkę i telefon. Lekarz pojawił się chwilę potem z wypisem w biegło od jednej pacjentki do drugiej. Marta nie budziła już jego zainteresowania. Została już obsłużona, naprawiona w takim stopniu, jak pozwalały możliwości, i zaopatrzona w kartkę z wypisem oraz skierowaniem na dalsze badania. Marta stanęła przed drzwiami wyjściowymi ze szpitala samotna. Doskonale anonimowa. Równie dobrze mogłaby odwiedzać tu nowonarodzonego siostrzeńca albo matkę po usunięciu mięśniaków. Taksówka nie przyjeżdżała. Tymczasem w drzwiach szpitala ukazała się rodzina. On, przejęty nową rolą, niósł fotelik samochodowy, w którym spoczywało zawiniątko. Dostrzegła śpiącą, czerwoną buzię schowaną pod warstwami kocyków i czapeczek – Zanim świeżo upieczona mama podtrzymująca opadającą za luźną już spódnicę ciążową, dalej babcia, matka jego albo jej, tak gruba, że ledwie mieściła się w wejściu. Marta odczekała aż przejdą, po czym z ulgą i poczuciem winy, teraz już bezsensownym, zrobiła coś, czego nie robiła od siedmiu tygodni: zapaliła papierosa. Dym wzniósł się w na niebo. Taksówkarze, którzy jeżdżą na osiedle, znają już nazwy ulic. Na początku, kilka lat temu, kiedy Marta i Filip się wprowadzali, musieli pracowicie i szczegółowo tłumaczyć, gdzie mieszkają i jak tam dojechać. Dzisiaj rzadko się zdarza, żeby ktoś o to pytał. Trzeba przejechać obok centrum handlowego, a później obok niezliczonych biurowców i hurtowni, którymi obrastają wszystkie główne trasy Warszawy. Miasta rosnącego dziko, bez planu. Dworzec, ugór, biurowiec, hurtownia, setki stłoczonych billboardów walczących o uwagę kierowców. Tak jak rośliny w dżungli walczą o światło. Na ruchliwym skrzyżowaniu skręcić w prawo i wjechać w kawałek miasta jakby wyjęty z przedwojennych pocztówek. Kamieniczki, piętrowe domy ze sklepami spożywczymi i kwiaciarniami w narożnikach. Wreszcie skrzyżowanie, na którym zielone światło trwa tylko tyle, żeby zdążył przejechać jeden autobus. A za tym wszystkim bloki. Lokalny deweloper wykupił od okolicznych chłopów wszystkie pola i zastawił je po kolei klockowatymi konstrukcjami. Słoneczna dolina, osiedle Marty, wyrosło jako pierwsze na skraju pola kapusty. Okrawki pól wciąż jeszcze trwają dookoła, roztaczając późną jesienią niepowtarzalny zapach gnijącej kapusty, ale teraz jest na to jeszcze za wcześnie. Główna ulica wypuszcza mniejsze odnogi, niczym drzewo młode pędy, które następnie giną w kolejnych bramach do kolejnych ocynkowanych płotów. Gdy skręci się z drogi głównej, na końcu bocznej uliczki widać bramę i budkę ochroniarza. Zaraz za płotem cztery bloki ustawione w kształt latawca zamykają podwórko. Przybysz z zewnątrz, jeśli pokona bramę z domofonem, musi jeszcze przecisnąć się przez prześwit w najdłuższym z tych bloków, by znaleźć się ostatecznie na podwórku w kształcie równoległoboku. Ze sztucznej góry na jednym jego krańcu tryska woda ze sztucznego źródełka, spływa kamienną kaskadą do betonowego koryta, którym, udając strumyk, płynie aż do studzienki na drugim końcu przestrzeni między blokami. Po obu stronach tej rzeczki ozdobne krzewy maskują drewniane płotki otaczające dwa place zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Na bawiące się maluchy można spoglądać z tarasów parteru albo z balkonów pięciu kolejnych pięter. Balustrady balkonów tworzą dekoracyjne pasy drewna i szkła na biało-zielonych fasadach. Z biegiem lat nieco zszarzały, lecz nadal wydają się pełne świeżości. Szesnaście klatek. 327 mieszkań, kilkuset lokatorów. Na niewielkiej przestrzeni stłoczona ludność średniej wielkości wioski, upchnięta piętrowo jedni nad drugimi. Spłynięcie z balkonu szóstego piętra, mija pięć mieszkań w drodze do ogródka tych z parteru. Dym, papierosa wypalonego na parterze, wznosi się w górę, zatruwając życie mieszkańcom pięciu kolejnych poziomów, do których wdziera się niczym toksyczna chmura. Ktoś, kto skoczyłby z najwyższego piętra, zanim roztrzaskałby się o ziemię, musiałby minąć pięć balkonów zastawionych dziecinnymi rowarkami, suszarkami z praniem i doniczkami, w których powoli schnął pelargonie. Ale tu porosło tych domów. Dziwi się taksówkarz. Marta kiwa głową, w gardle jej zaschło i nie ma ochoty na rozmowy. Ale taksówkarz jest jednym z tych miejscowych, którzy lubią pochwalić się przed obcymi znajomością okolicy i jej historii. Kiedy byłem chłopakiem, to nic tu nie było. Pola, pola po horyzont. mówi. Naprawdę? Marta dziwi się uprzejmie, choć słyszała to już setki razy od innych taksówkarzy. Ma jednak nadzieję, że ten nie będzie ciągnął tematu i opowiadał jej o latach dorastania na polach kapusty. Na szczęście są już bardzo blisko, dojeżdżają. Trzydzieści, cztery, pięćdziesiąt. Mówi taksówkarz, przyjmuje 40 złotych i z uśmiechem dziękuję, kiedy słyszy, że reszty nie trzeba. Marta wysiada, wciska na domofonie kot, przechodzi przez bramę i staje przed wejściem do klatki. Bezradnie grzebie w torbie szukając kluczy. Kiedy przeprowadzali się na osiedle, właśnie gwałtownie zaczynała się jesień. Jak później miało się okazać, najzimniejsza jesień od wielu lat, z przymrozkami we wrześniu i śniegiem tuż po święcie zmarłych. Drzewa miały jeszcze liście. Drzewa po drodze. Bo te na osiedlu, świeżo zasadzone drzewka, przypominały raczej wyrośnięte chwasty. Cieniutkie patyczki z koroną wiotkich gałązek chwiały się przy każdym podmuchu wiatru. Wiatr wiał nieustannie wywiewając sierpniowy upał i zastępując go powietrzem zimnym i szeleszczącym jak folia. Bloki ustawione w podkowę wyglądały jak dekoracja do filmu. Nowiutki biały tynk poprzecinany pasami zieleni i drewnianej okładziny odbijał światło słońca. Trwały prace wykończeniowe. Robotnicy układali ostatnie metry chodników z kostki, ktoś sadził niewielkie iglaki przy ogrodzeniu z ocynkowanych prostych prętów. To ogrodzenie nadawało całości nieprzyjazny, odpychający charakter. Tak miało wyglądać. Miało przecież zniechęcać złodziejaszków i meneli z gorszej, zbudowanej pięćdziesiąt lat wcześniej, części dzielnicy z zakładowych bloków pomalowanych na różowo i zwalących się domków, których właściciele jeszcze nie zdążyli sprzedać poletek pod budowę nowych osiedli. Ale odpychało też nowych lokatorów którzy grupkami kręcili się pod furtką, niepewni czy na pewno dobrze pamiętają kot otwierający te drzwi do lepszego świata. Przedstawiciel dewelopera pojawił się przy furtce i natychmiast otoczył go tłumak zainteresowanych. Filip i Marta wysiedli z samochodu. Ona niepewnie. To było do przewidzenia. Gdziekolwiek kłębił się tłumak, zawsze w jakiś niewytłumaczalny sposób, wypychał ją na obrzeża, z dala od centrum. Jeśli trzeba było stanąć w kolejce, Marta nieodmiennie lądowała na samym końcu, przesunięta przez energicznych, przepychających się ludzi. Chyba wtedy Filip zauważył to po raz pierwszy. A może jego uwagę przykuł wyraz ledwie powstrzymywanego przerażenia na twarz żony, trzymającej się z dala od tłumu. Zirytowało go to, ale nic nie powiedział. Zamiast tego ujął ją pod rękę, poczuł pod palcami prążki sztruksowego żakietu i poprowadził ją jak dziecko albo jak niewidomą w stronę furtki. Młody człowiek w niedrogim garniturze i dawno nieoczyszczonych butach ze sztucznej skóry wyczytywał nazwiska z listy. Gdy wyczytani się zgłaszali, dostawali klucze i protokół odbioru mieszkania. Nazwiska były zagłuszane przez pytania wykrzykiwane przez co bardziej niecierpliwych uczestników zgromadzenia. Tęgi facet z wąsami dopytywał się i jak wiadomo już, po ile wychodzi za ten płot? Ten płot to jest, proszę państwa, skandal. Krzyczała wysoka dziewczyna w długiej spódnicy, nie zwracając uwagi na dziecko, popakujące w nosidełku na jej brzuchu. Nie dam grosza za ten płot. Nikt mnie nie uprzedził, że to będzie wyglądało jak w więzieniu. Racja. Podchwyciła druga, o głowę niższa, ale tak szeroka, że tamta mogłaby się za nią schować, gdyby przykucnęła. Po chwili Cokolwiek przestało być słyszalne. Głosy zulały się w hałas charakterystyczny dla zebrań w Polsce, gdzie wszyscy usiłują mówić naraz i wszyscy do wszystkich mają o coś pretensje. A ty co myślisz o płocie? Filip nachylił się do Marty. Potrząsnęła głową zamyślona, jakby nie słyszała całej dyskusji. Pochłonięta czymś ważniejszym, co działo się tylko w jej głowie. Później, z tą denerwującą, prawie autystyczną, obojętnością, z jaką reagowała na większość rzeczy, wzruszyła ramionami. Płot jak płot, przynajmniej będzie bezpieczniej. To swoje zachowanie nazywała trybem przetrwania. Nauczyła się tego jako dziecko, w szpitalu. Kiedy miała 11 lat, samochód prowadzony przez jej dziadka roztrzaskał się o drzewo w rozpaczliwej próbie uniknięcia zderzenia z ciężarówką. Na krętej podmiejskiej drodze gdzieś w Lubelskiem, w epoce sprzed poduszek powietrznych i fotelików dla dzieci. Marta siedząca na przednim siedzeniu, jesteś dużą dziewczynką, powiedział dziadek Felicjan, i były to jego ostatnie słowa skierowane do wnuczki, zanim zginął. Nie mogła wyjść z tego cało. Spędziła kilka miesięcy w szpitalu, z połamanymi nogami, na wyciągu, jak zepsuta lalka posklejana niedbale plastrem. Wtedy się tego nauczyła. Kiedy działo się coś nieprzyjemnego, albo po prostu zbyt inwazyjnego, wycofywała się w głąb własnej głowy, gdzie nie istniało nic poza nią i jej myślami. Dużo spała, budziła się tylko na zabiegi, a później na rehabilitację przynajmniej tak to wyglądało z zewnątrz. W rzeczywistości za przymkniętymi powiekami odtwarzała z fotograficzną dokładnością całe swoje dotychczasowe życie, moment po momencie. Snuła plany na przyszłość, układała historie podobne do tych, które znajdowała w czytanych wtedy książkach. Dla 11 Marty świat mógł nie istnieć, z wyjątkiem tych rzadkich chwil, kiedy odwiedzało ją jedno z rodziców. Gdy wychodziła ze szpitala po 13 tygodniach, o kulach, nie znała imienia ani jednej osoby, z którą dzieliła ośmioosobową salę na oddziale ortopedii. Nie umiała przypomnieć sobie żadnej twarzy. Szok pourazowy. Mówili później psychologowie, ale dla niej nie był to szok, tylko strategia przetrwania w nieprzyjaznym świecie. Filip najczęściej przebijał się przez ta zaporę, co oznaczało, że jest mile widzianym elementem jej świata. Bywały jednak chwile, kiedy wydawało mu się, że Marta znajduje się tysiące mil od niego, choć stała tuż obok. Pracy i wśród znajomych potrafiła doskonale funkcjonować. Jej wycofanie uchodziło za roztargnienie, ignorowanie innych za nieśmiałość i wnikliwą obserwację. Zawsze go to dziwiło. Gdy usłyszał jej odpowiedź w sprawie płotu, miał ogromną ochotę złapać ją za ramiona i potrząsnąć, żeby popatrzyła wreszcie na niego, nie przez niego. Płot, powtórzyła, wyrwana z zamyślenia. No niech już będzie taki. Przecież nie wykopią go z powrotem, no nie? Klatka schodowa lśniła nowością. Unosił się w niej zapach świeżej farby. Stalowe drzwi windy bezszelestnie rozsuwały się i zasuwały. Marta obracała w dłoni niepozorny kluczyk typu jale. Klucz do reszty życia. Pomyślała, ważąc go delikatnie w dłoni. Czerwona plastikowa zawieszka z numerem mieszkania nadawała mu wygląd klucza do pokoju w tanim nadmorskim pensjonacie. Mieli go później wymienić na bardziej zaawansowane, imponujące wielkością i ciężarem klucze do zamków antywłaniowych, ale na razie ten musiał wystarczyć. Miał otworzyć przed nimi drzwi do pierwszego, naprawdę własnego mieszkania. Do miejsca, w którym będą sami, bez rodziców Filipa w pokoju obok, bez właścicieli wynajmowanej kawalerki wpadających bez zapowiedzi. Własny dom, własne życie. Za to mieszkanie na 25 lat sprzedali dusze diabłu o gładko wygolonej twarzy bankowca. Drzwi się uchyliły, gdy Marta przekręciła ten klucz w zamku. Nowe mieszkanie jest jak nieznany kontynent. Początkowa pustka obiecuje niezmierzone przestrzenie i nieskończone możliwości. Biel ścian wabi, a lekko popiskujące pod nogami panele są jak nietknięte ludzką stopą lądy. Za oknem rozciąga się zupełnie nowy widok, który trzeba oswoić, aż wreszcie po paru miesiącach wyryje się pod powiekami i przestanie zaskakiwać. Nowe ścieżki, które dopiero trzeba wydeptać, a za kilka lat będzie można przejść nimi z zamkniętymi oczami, bo będzie się znało na pamięć wszystkie chwiejne płytki chodnikowe i kałuże. Nowe życie, którego obietnica czai się w tych białych ścianach i kontaktach, na których żadna dłoń nie zostawiła jeszcze tłustych odcisków palców. Tuż po tym, jak się poznali, Marta na kilka miesięcy wprowadziła się do kawalerki wynajmowanej wtedy przez Filipa. Tam jednak życie przez lata zostawiało swoje ślady, a przestrzeń aktywności Marty ograniczała się do kilku centymetrowych przesunięć mebli i bibelotów, albo zmiany koloru zasłon ślady cudzego życia, cudzych stóp, wżarły się w dębową klepkę sprzed 40 lat. W starych mieszkaniach jest stare życie, trudne do wyrzucenia, czepiające się kurczowo obłażących, z farby framug okiennych i obitych linoleum poręczy schodów. Możliwości nowych mieszkańców dawno się skurczyły, ścieżki wydeptał ktoś inny, można tylko za nim podążać. Tu, na tych 95 pięciu metrach przed Martą, otwierał się nieznany świat. Znowu się zamyśliła. Mąż tego nie lubił. Wiedziała o tym, dlatego uważała, żeby nie odpływać zbyt często w jego obecności. Zadał jej jakieś pytanie i patrzył na nią wyczekująco. Zamrugała oczami. Myślałam właśnie o tym, że jeśli postawię na parapecie kwiatek doniczkowy, to będzie mógł tu stać przez najbliższe 30 lat, jak palma u dzieci Elżbiety. Czy to nie cudowne? Zapytała go. Cudowne, powiedział i uśmiechnął się do niej. Nasze dzieci będą tu dorastać. Ten widok z okna będą nosić w sobie przez resztę życia, jak ty swoją kamienicę. Będą mieć lepszy świat dla siebie. Tylko, żeby wreszcie udało nam się zajść w ciążę. Uda się, na pewno się uda odparł. Jego pewność doskonale pasowała do tego nowego mieszkania. Kiedyś osiedlanie było, tylko pola kapusty. Iwona pamiętała te czasy, choć trudno jej było uchwycić moment, kiedy to się zmieniło pewnie po zmianie ustroju. To wtedy chłopi zaczęli sprzedawać kawałki pola pod nowe bloki. To wtedy horyzont zasłoniły dźwigi. Wcześniej zakładowe osiedle z wielkiej płyty kończyło się jak nożem uciął, a tuż za ostatnim blokiem rozpościerały się pola. Jesienią smród gnijącej kapusty nie pozwalał otworzyć okien. Iwona wróciła do mieszkania jak pies z podkulonym ogonem. Suka przybłęda, wykopana lata wcześniej na mróz, najpierw postanowiła udowodnić rodzicom, że sobie poradzi, a potem wróciła. Tylko Bachory potrafisz rodzić, powiedział ojciec. Nie krzyczał, nie musiał. W jego głosie była wyłącznie pogarda. Każda głupia potrafi zajść w ciążę. Każda umie rodzić. Każda. Nie po to cię chowałem. Nie po to tyrałem całe życie. Zawiesił głos. Nie po to trał całe życie na zakładzie, żeby jego jedyna córka miała mu teraz urodzić wnuka bękarta. Przecież nie po to ją chował. Do wielkich celów ją chował. Do studiów i pracy biurowej, do garsonki i teczki, do pierwszego w rodzinie dyplomu magistra, który miał powiesić na ścianie obok jej obrazka z komunii. Nie po to prowadzał do kościoła, nie po to kupował chińskie kredki na talon, nie po to pilnował, żeby wracała do domu przed dziesiątą, nawet jeszcze w klasie maturalnej. Nie po to dostałaś się na studia, żebyś mi tu teraz puszczała się z pierwszym lepszym i zrobiła sobie brzuch, zmarnowała sobie życie i przyszłość, zamieniła książki na gary i pieluchy. Wrzeszczał. Iwona czekała na ten moment. Kiedy wrzeszczał, to jakby uchodziło z niego powietrze napompowane przez te długie minuty, gdy mówił spokojnie. Żyła na czole pulsowała ryskał śliną. Pięść, jak żelasty supeł, waliła w politurę na stole. Nie po to! Matka wyszła z kuchni, stanęła w drzwiach, mnąc w ręku ścierkę. Jej twarz była szara ze zmęczenia. Kobieta stała tak bezradnie, chcąc przeczekać to walenie pięścią, jakby licząc w myślach, czekając aż skończy. Skończył, opadł z sił, zaniósł się kaszlem palacza. Nie z pierwszym lepszym, wycedziła Iwona, korzystając z przerwy. Nie z pierwszym lepszym! Ma na imię Darek. I skoro tatuś mnie tu nie chce, to wynoszę się do niego. A wynoś się, wynoś! burknął ojciec. Jeszcze wrócisz, zapamiętaj to sobie. Jeszcze wrócisz i będziesz przepraszać. Błagać będziesz, żeby tu wrócić. Spróbował jeszcze ostatni raz uderzyć w stół, ale gniew już się wypalił, więc zamienił uderzenie w machnięcie ręką, lekceważące, jakby muchę odganiał. Wtedy już stały nowe bloki. Za oknem nie było już tego spokojnego horyzontu, bladej kreski oddzielającej pola kapusty od nieba. Coś tam za oknem rosło, nabierało kształtu, zamieniało prosty horyzont w łamaną krechę. Szło nowe i lepsze, kolorowe i bogate, coś co przekreślało i ośmieszało wszystkie starania rodziców o lepszą przyszłość, pokazując im wyraźnie, jak są żałośni i przestarzali ze swoją nową, rozkładaną kanapą i zakładowym mieszkaniem dwupokojowym z kuchnią. Teraz, kiedy Iwona patrzy przez okno na siódmym piętrze, czuje się jak dziecko przyklejające nos do szyby sklepu z zabawkami. Dziecko, które kiedyś weszło do tego sklepu, wybierało pracowicie klocki, lalki i skakanki, a kiedy dotarło do kasy, zorientowało się, że zgubiło portfel. Mieszkanie rodziców stało się mieszkaniem matki, która kiedy ma gorszy dzień, to od rana do nocy leży w dawnym małżeńskim łożu i dyryguje córką. Wody, herbaty mi zrób, leki podaj, gazetę kup i bułki. Niechno Piotrek ściszy ten jazgot, bo nie idzie wytrzymać. Nawet nie dadzą człowiekowi spokojnie umierać we własnym domu. Tyle lat ciężkiej harowy na zakładzie, a na łożu śmierci muszę się od własnej, rodzonej córki o wszystko dopominać. Kiedy matka ma lepszy dzień, to wstaje, coś tam pomału ogarnia, chodzi za córką ze szmatą, wkłada nos w garnki, wącha. Znowuż wegety nie dałaś? Co za sos bezśmietany! To pies by nie zjadł takiego sosu. Przez te twoje nowomodne wynalazki, Piotrek taki zabiedzony, a Julka to szkoda gadać, taka malutka na swój wiek. Ojcu, do śmierci smażyłam kotrety na smalcu i nie od tego umarł. Pewnie, że nie od tego, tylko na wylew, a wylew niby z powietrza dostał, jak się musi zdaje. Odcina się Iwona. A wtedy matka wzdycha ciężko, że najlepiej by ją oddać do domu starców, skoro rodzona córka z jej zdaniem się nie liczy. Wtedy wiadomo, że następnego dnia znowu będzie leżała, czytała nekrologii i sensacje w fakcie, i ojczyła o herbatę. Chyba że następnego dnia jest niedziela. Niedziela to co innego. W niedzielę matka zawiesza umieranie na parę godzin. Wkłada do kościoła garsonkę popielatą ze złotymi guzikami, co jej Iwona sprawiła w 94, kiedy jeszcze z Darkiem stali na progu pięknej, dostatniej przyszłości z katalogu dla młodych małżeństw. Potem się jednak okazało, że za tym progiem nic nie ma. Nie ma nowego osiedla za płotem. Nie ma czterech pokoi z aneksem kuchennym. Nie ma studiów z marketingu i reklamy. Za progiem było znowu mieszkanie rodziców. Dwa pokoje, szafki z laminatu i zgniło różowe linoleum w szare i zielone mazaje w kuchni, jakby ktoś rozlał zupę jagodową i pozwolił jej tam pleśnieć przez lata. Po śmierci ojca było trochę koło i z wykupieniem tego mieszkania od spółdzielni, ale Darek wziął kredyt wtedy jeszcze były na to pieniądze ostatnie, jak się potem okazało. Matka dołożyła z emerytury i teraz przynajmniej mieli ten kąt na siódmym piętrze. Czwarta klatka. Ostatni balkon po lewej. A za oknem, za ulicą, która jak nóż wbity w pożółkłe masło rozdziela stare od nowego, slamsy, kajzerówkę od ulicy Kajzera, Jerzego Kajzera, przedwojennego działacza narodowego. Żołnierza Armii Krajowej, którego podobno zagazowali w tunelach przy dworcu zachodnim, a naprawdę nikt nie wie, co się z nim stało, ba, niektórzy twierdzą nawet, że w tunelach nikogo nie gazowano. Od nowych osiedli o nazwach poetyckich, jak Słoneczna Dolina i Jutrzenka Park, za paroma metrami asfaltu i płotem z cynkowanej blachy pomalowanym na zielono toczy się drugie, niedoszłe życie Iwony. Bo Iwona czasem ma wrażenie, że tutaj tylko śni, a tak naprawdę żyje tam, gdzie miała żyć gdzie jej było przeznaczone. Za płotem, za domofonem i starszym panem z ochrony, za altanką śmietnikową z klinkierowanej cegły obrośniętej winobluszczem. Tam gdzieś mieszka prawdziwa Iwona z Darkiem. Prawdziwa Iwona rano parzy kawę w aneksie kuchennym, budzi Piotrusia do szkoły, a Julkę do przedszkola. Wkłada dzieciom ubranka kupione specjalnie dla nich, ubranka, których nie nosiło wcześniej żadne szwedzkie ani holenderskie dziecko, żadna matka o wielkim sercu nie oddała ich podczas zbiórki w kościele, żeby jeszcze ktoś biedny ponosił w trzecim świecie. Kanapki dzieciom robi, zawija w folię, dokłada do szkolnego śniadania baton z reklamy albo jajko z niespodzianką, potem wkłada płaszcz z chemu, szary i mięciutki w dotyku. Siada do srebrnej Skody i odwozi dzieci, a w tym czasie Darek bierze prysznic. Z przedszkola ta prawdziwa Iwona jedzie do pracy, siada przy biurku, wita koleżanki w pokoju i wpisuje w komputer na przykład plan kampanii reklamowej dezodorantu antyperspiracyjnego. Tamta Iwona martwi się, że nie schudła po ciąży i biega na aerobik. Tamta Iwona gotuje dla rodziny weekendowe obiady, do których z mężem piją wino. A potem obejmują się i śmieją, idą się kochać w łóżku z Ikei. Latem latają na greckie wyspy z biurem podróży, czarterowym samolotem przywożą stamtąd zdjęcia całej czwórki stojącej pod połamanymi kolumnami i opalającej się na kamienistej plaży. Tamta Iwona jest z katalogu mieszkańców nowego osiedla. Jej twarzy aksamitnej od kremu nie marszczy żadne zmartwienie. Zaprasza matkę na obiad, wysłuchuje utyskiwania na nowomodne gotowania, a potem odwozi rodzicielkę do domu. Tamto życie, równoległe i niedoszłe, wydaje jej się czasem tak realne, że ma wrażenie, że mogłaby spotkać na osiedlu tę drugą Iwonę, swoje lustrzane odbicie. Może ta druga będzie siedziała na ławce przy piaskownicy. Może będzie wracać z zakupów w centrum handlowym, ładnie ubrana, umalowana o wybielonych zębach i piersiach podniesionych odpowiednio dobranym stanikiem. Wtedy Iwona stanie jej na drodze. Tamta nie będzie jej widziała i wejdzie prosto w swoją bliźniaczkę i stopi się z nią, wniknie do środka, żeby zaprowadzić Iwonę do przeznaczonego jej świata. Ten świat dzieli przecież od Iwony tylko cieniutka szyba. Zbudowana z nawarstwionych, gdyby, podobnie jak szyby samochodowe złożone z cienkich, jak folia warstw pleksji naklejonych jedna na drugą, gdyby wspólnik nie narobił długów, gdyby deweloper nie zmył się z pieniędzmi, gdyby Darek został w Polsce, gdyby nie przysłał tamtego listu, gdyby Piotruś tyle nie chorował, gdyby nie druga ciąża, gdyby nie kredyt. Szyba trzyma mocno i nie pęka nawet pod uderzeniami pięści. Choinka stała na trawniku oddzielającym jeden plac zabaw od drugiego. Smutna, szara i zmoknięta na tle nieba, po którym przebalały się grudniowe chmury plujące rzadkim deszczykiem. Wyglądała groteskowo, jakby ktoś pomylił bory roku. Obok drzewka na szaro trawniku pokrytym warstewką wilgoci stały grupki ludzi. Ogłoszenie już od paru dni zapraszało mieszkańców słonecznej doliny na rodzinne ubieranie choinki. Mieszkańców proszono o przyniesienie z domu ozdób, a szczególnie serdecznie zapraszano najmłodszych. Kartka ozdobiona jednym z rysunków dostępnych za darmo w każdym programie do edycji tekstów w katalogu Holidays and Celebrations została powielona w dziesiątkach kopii i rozwieszona na drzwiach wejściowych do klatek, obok ogłoszeń z numerami telefonów do administracji i przypomnieniem o terminie oddawania informacji o wskazaniach wodomierzy. Zarząd Osiedla postanowił ożywić ducha wspólnoty, pomóc stworzyć sąsiedzkie więzy. Zintegrować obcych sobie ludzi mieszkających w 327 mieszkaniach w czterech blokach ustawionych w czworokąt. Minęło kilka miesięcy, odkąd Marta i Filip się tutaj wprowadzili. Puste pokoje obrosły meblami, dywanami, halogenkami zawieszonymi na drucikach rozpiętych pod sufitem. Marta siedziała na wysokim stołku przy kuchennym blacie i spoglądała przez okno na tłumek ubierających choinkę. Mikołajki wypadały w tym roku w sobotę, więc dzieciaki na trawniku z entuzjazmem opowiadały sobie o prezentach, jakie znalazły rano pod poduszką czy w butach zimowych, wyczyszczonych i ustawionych porządnie przy łóżku. mp 3 zestawy Lego, Game Boye i lalki Majsin o wydantych jakby silikonowych ustach czekały w domach na stęsknionych właścicieli, którzy po kilku dniach mieli położyć je gdzieś i. Zapomnieć o ich istnieniu na długie miesiące, dopóki ich matki nie znajdą zabawek w czasie wiosennych porządków. Filip poszedł na siłownię. Wspominała o ubieraniu choinki, o tym, że miło byłoby kogoś poznać, ale wzruszył tylko ramionami. Nie sądzisz, że jesteśmy na to za starzy? Może kiedy będziemy mieli dziecko? Dodał. Wtedy była to jeszcze kwestia kiedy, a nie jeśli. Subtalny niuans gramatyczny odróżniający prawdopodobne od niemożliwego. Jest Niki, zaoponowała. To też dziecko. Twoje. Moje, moje, ale Niki też jest za stary. Poza tym idzie z kolegami do kina. Niki, syn Filipa z pierwszego związku, nie był za stary na ubieranie choinki. Był w tym strasznym gimnazjalnym wieku, kiedy człowiek jest za stary na wszystko, co rodzice mogą mu zaproponować. Wszystkie pomysły na spędzanie tych weekendów z ojcem, które Filip wywalczył w sądzie rodzinnym, Niki torpedował albo kwitował krótko. Nuda, dziecinne, głupie, tato, daj mi już spokój. Od niedawna nocowanie u ojca traktował jako pretekst do prowadzenia życia towarzyskiego w stolicy. Wstawał w sobotni ranek. Przez godzinę smsował i dzwonił, po czym wrzucał w siebie śniadanie i znikał. W Arkadii, w złotych tarasach, w kinie, na kręglach, wszędzie tam, gdzie w tygodniu miał za daleko z domu swojej matki w Otwocku. Wracał po południu, grzebał widelcem w talerzu, najedzony popcornem, chipsami i pizzą, po czym zamykał się w swoim pokoju i siadał przed komputerem. W nocy Marta wstała i wsunęła mu pod poduszkę prezent mikołajkowy od ojca. Najnowszy tom książki o małym czarodzieju w okrągłych okularkach po angielsku, bo wydanie polskie miało ukazać się dopiero w przyszłym roku. Przejrzał przy śniadaniu, zmusił się do podziękowania. Widziała, że starał się udawać, jak bardzo się cieszy. Po jakimś czasie napomknął. Matka ma dzisiaj jechać z rudym po PlayStation dla mnie. Filip się skurczył, zmalał. Marta wiedziała, że na gwiazdkę będzie próbował przelicytować to PlayStation czymś droższym i lepszym. Niekończąca się spirala rywalizacji dwojga rodziców o względy małego księcia. Rodzice mieli zasoby, to znaczy Filip miał zasoby, a Nina, matka Nikiego, miała rudego, holenderskiego narzeczonego o niemożliwym do wymówienia imieniu, stąd przezwisko, z wypchanym portfelem. Niki, o ile rodzice nie zbankrutują, miał do dorosłości cieszyć się rosnącymi startami gadżetów, markowych ubrań, sportowych butów, płyt z grami i muzyką i książek kupowanych na zagranicznych portalach aukcyjnych. Sobotnio-niedzielna obecność Nikiego nie była jednak dla Marty męcząca. Chłopak nadawał im pozory bycia rodziną, taką pełnowartościową. Matka, ojciec, dorastający chłopiec. Kilka lat wcześniej, krótko po ślubie, popatrzył na nią badawczo, zmrużył oczy i zapytał – to teraz jesteś moją macochą, czy jak? – No tak – uśmiechnęła się. – Tak jakby. – Subcio – wyszczerzył się – to mam teraz dwa komplety rodziców. Rodzice. Rodzina. Marta nie wierzyła w rodzinę bez dziecka. Już samo słowo było tak mocno powiązane z nimi. Rodzić, ród, poród, rodzice. Gazety mogły sobie pisać, co chciały, o nowoczesnych modelach rodziny, o dinksach i luźnych związkach singli, a ona i tak nosiła w sercu obrazek dwojga dorosłych trzymających za rączki dziecko. Widziała ten obrazek na żywo, teraz na podwórku, gdzie spojrzenia dorosłych, niezależnie od ich świadomości, biegły niewidocznymi nitkami, krzyżującymi się zawsze dokładnie w miejscu, gdzie akurat stały ich dzieci. Podwórkowe drzewko obrastało coraz to nowymi ozdobami. Uroczo, eklektycznie. Przynoszone z piwnicy i z firmowych pudełek, przywiezione do stolicy z rozmaitych miasteczek na północnym wschodzie i kupowane na promocji w Tesco albo ze Straganu na Starówce, nadawały drzewku cudownego, bałaganiarskiego ducha tych choinek, które Marta lubiła najbardziej. Nie dwukolorowych, designerskich, gdzie pierniczki współgrały kolorystycznie z łańcuchami, a tych zapamiętanych z dzieciństwa. Dekorowanych przez dzieci potrzebujące zajęcia, które skróci im niecierpliwe oczekiwanie na święta. Dorośli przytupywali na mokrym trawniku, podczas gdy dzieci w kapturach na głowach i nieprzemakalnych jesiennych kurtkach podbiegały do drzewka, wieszając swoje skarby. Niektórzy z dorosłych sprawiali wrażenie zaprzyjaźnionych, a przynajmniej dobrych znajomych. Stali parami, rozmawiali, przytakiwali. Co jakiś czas nawet tu, na szóste piętro, dolatywał wybuch śmiechu. Marta im pozazdrościła. Sama do tej pory nie wyszła poza dzień dobry rzucany na schodach i w garażu. Rozpoznawała kilkoro sąsiadów, ale nie znała ich imion. Po raz tysięczny zastanawiała się, jak ludzie to robią, że przebijają ten niewidzialny mur i z zupełnie obcych stają się znajomymi, przyjaciółmi. Od dawna podejrzewała, że błąd tkwi w niej, nie w innych. Powodowana impulsem, wstała od dawno wystygłej kawy i przeszła do przedpokoju. Otworzyła drzwi od garderoby, gdzie w nienagannym porządku jedne przy drugich wisiały garnitury Filipa i jej. Dalej koszule i spódnice. Z najwyższej półki zdjęła pudełko po butach i na chybił trafił wyjęła jedną z bombek zawiniętych w gazetę sprzed lat. Piecyk jako dziecko uwielbiała piecyki. W karbowanym wgłębieniu bombki odbicie świata marszczyło się i falowało wciągane w malutki wir. Odłożyła ozdobę delikatnie na półkę, narzuciła puchową kurtkę, delikatnie włożyła piecyk do kieszeni i wyruszyła na dół. Spóźniła się. Zanim winda dowlokła się na szóste piętro i zjechała z powrotem po tej denerwującej chwili czekania na zamknięcie drzwi, kiedy ze złością naciska się guzik Zanim Marta pokonała drogę od wyjścia z klatki na trawnik, między osuszonym na zimę betonowym korytem strumyka a paroma niziutkimi wiecznie zielonymi krzewami, tłumek już prawie się rozszedł. Kilkoro dzieci ganiało się po trawniku, maluchy dopiero uczące się chodzić z determinacją uciekały matkom próbującym je złapać do wózków, kilkuletnie dziewczynki biegały wokół drzewka z piskiem przeszywającym na wylot. Marta stanęła na skraju trawnika i poczuła znajomy strach. Czuła się tak jak przed laty na szkolnym korytarzu, naprzeciwko kilkunastu zwróconych w jej stronę obojętnych twarzy. Nie wrogich, nie nienawistnych, nawet nie wykrzywionych szyderczo, po prostu obojętnych. Stała wtedy o kulach, ale już bez gipsu, a te dzieciaki najpierw obrzucały ją spojrzeniami, potem, gdy wzrok natrafiał na szwedki, szybko się odwracały, poczem znowu zerkały ukradkiem, żeby sprawdzić. Nikt się nie odezwał, a ona nie znalazła w sobie siły, żeby rzucić odważnie: "Cześć, jestem Marta". Tak samo było tutaj. Kobiety i mężczyźni na chwilę odrywali się od rozmów, patrzyli na nią jak na mało istotny element wystroju, niektórzy bez słowa kiwali głowami na powitanie. Inni wracali do przerwanej pogawędki. Czuła się obco i nie na miejscu z tą idiotyczną bombką po babci w kieszeni płaszcza. Brakowało jej dziecka. Alibi. Gdyby je miała, mogłaby udawać, że przyszła tu tylko po to, żeby mu towarzyszyć. Stała niezdecydowana, trzymając w dłoni ozdobę. Z grupki stojącej najbliżej dobiegały pojedyncze słowa: planowe szczepienie, wizyta u neurologa, bunt dwulatka. Rozmawiali o dzieciach. Dzieci były jedynym tematem łączącym tych obcych sobie ludzi, którzy przybyli do Warszawy ze wszystkich krańców Polski. Dostali dobrą pracę w stolicy, kupili mieszkania i parkowali służbowe auta w podziemnym garażu. W weekendy i popołudniami spotykali się przy piaskownicy i obok drabinek, dyskutując o zdrowiu, karmieniu, wychowaniu. Pożyczali sobie książki o rodzeństwie bez rywalizacji i diecie alergika, bo bycie rodzicem to jedyne łączące ich doświadczenie. Poza tym ich życia były zbyt od siebie oddalone, by mieć jakiekolwiek inne punkty wspólne. Księgowa, dyrektor, stewardesa, pilotka wycieczek, sprzedawczyni telefonów, tłumaczka i właścicielka sklepu z firmowymi ubraniami, zredukowane do podstawowej biologicznej roli matek, nawiązywały wspólnotę jak z pradawnego czerwonego namiotu dla miesiączkujących żon biblijnych patriarchów. Marta do nich nie pasowała jeszcze nie teraz. Skinęła sąsiadą głową na powitanie, ale nie podeszła do drzewka. Stanęła z boku, przyglądając się ozdobom. Po chwili została sama. Jakaś kobieta przechodziła obok dróżką, miarowo kołysząc głęboki wózek na trzech pompowanych kołach. Z gondoli dobiegał niecierpliwy, urywany wrzask niemowlaka. Kobieta szła i huśtała coraz szybciej. Wózek trząsł się na wszystkie strony. Coś pacenęło miękko o ziemię. Marta odwróciła głowę na tyle szybko, żeby dostrzec kolorową zabawkę, która wypadła z wózka na chodnik. Podbiegła w tamtą stronę, ale nagle poślizgnęła się na placku kleistego błotka i wylądowała brzuchem na trawie. Bardziej poczuła, niż usłyszała chrzęst tłukącej się bombki. Kiedy dotarła do zabawki, ubłocona i mokra, kobiety z wózkiem dawno już nie było. Na szarej kostce leżał jaskrawo-pomarańczowy żółwik z mięciutkiego welwetu, z absurdalnie zieloną szyją i głową. Z jednej strony z wnętrza zabawki wychodził sznurek zakończony kółkiem. Pociągnęła na próbę. Sznurek się wysunął, stawiając pewien opór, a pozytywka ukryta wewnątrz zaczęła grać jedną z tych amerykańskich kołysanek zglobalizowanych przez chińskich producentów zabawek. Nikt już nie śpiewa niemowlętom. Ach, śpi, kochanie! Wszystkie matki powtarzają za chińskimi pozytywkami melodię: Go to sleep, go to sleep, go to sleep, little darling. Tak samo jak White Christmas wyparło Lulajże Jezuniu. Świat jest pełen niemowląt, made in Taiwan, śpiewających amerykańskie piosenki z chińskich pozytywek. Marta stała przez chwilę z zabawką w ręku, rozglądając się bezradnie dookoła, a kiedy upewniła się, że nikt na nią nie patrzy, Ukradkiem wsunęła zabawkę pod płaszcz, jak ktoś, kto znalazł na ulicy banknot, który przed chwilą wypadł komuś innemu z kieszeni i pobiegła w stronę drzwi do klatki. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.